Co jest takiego, czego nie lubisz, a jednak to robisz? Śpię. Nie lubisz spać? Zostań moją żoną. Co ci jeszcze kiedyś wyjdzie? Będę kiedyś bogata. Pożyczysz jakby co? Pogadamy, jak będę bogata. Jak tłumaczono tobie? Na czym polega seks? Nigdy mi nie tłumaczono, sama się nauczyłam. A skąd się nauczyłaś? Sama z siebie. Co nigdy ci się nie śniło, a powinno? Nie mam pojęcia, czy... Nie masz jakiejś wizualizacji seksu z jakąś aktorką z Hollywood, nie wiem, piosenkarką? Nie przychodzi mi teraz nic. Nic zupełnie? Hajs? Na przykład śnił ci się hajs kiedyś? No śnił. No to niedobrze. W jaki sposób tłumaczono ci, co to jest seks? Nie tłumaczono mi. To skąd wiesz? Sam się dowiedziałem. Skąd? Z różnych źródeł, internet. Tego nie wiem. Co, nikt ci nie tłumaczył? Mam 13 lat, proszę pana. A nie pamiętam nawet. Nie miałam chyba takich rozmów. To skąd wiesz? A chyba jak to w tych czasach każdy. To znaczy co? Netto. A, czyli internet. No tak. Na palcach. To znaczy jak? No że tak. Tylko tak? Nie było tam żadnych pszczółek, coś? Nie, tata powiedział, że jakbym poszedł do cioci, sąsiadki Kasi i uprawiał ją seks, to jest seks. Tak powiedział mu stary kiedyś. Jak brzmisz, kiedy jest ci dobrze? Właśnie tak. Tak jak w tej chwili, no. Uznaję to za odpowiedź. Dlaczego banany są zagięte? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, musisz wymyślić. Zgaduj, wymyśl. Bo są żółte. Dlaczego nie? Bo tak. A czemu miały być proste? No bo spadają na ziemię. Bo nie ma kto ich prostować. Byłoby bez sensu, jakby były proste. Żeby można było nimi rzucać jak bumerangiem? Bo Unia Europejska wprowadziła normy i teraz nawet banany nie mogą być proste.